pierwsza gwiazda niebo rozjaśni. Powrócę wtedy w swej wyobraźni do tej jedynej nocy na świecie, co dała światłość i Boże dziecię. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z przyjemnością pragnę przedstawić Państwu propozycję koncertu pod tytułem Paweł Bączkowski. Koncert świąteczno-noworoczny u Was w domu. W okresie od 3 grudnia do 30 stycznia w Waszym domu przy pachnącej i pięknie udekorowanej choince mogą zabrzmieć najpiękniejsze kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne z całego świata. White Christmas, Blue Christmas, Santa Claus is coming to town, Lulajże Jezuniu, Cicha Noc, Jeden Dzień w Roku, czy autorskie piosenki takie jak Życzę Wam Wesołych Świąt i Walc Wigilijny. Po głównym koncercie świątecznym mogę zaśpiewać dla Państwa na specjalne życzenie jeszcze kilka piosenek z repertuaru pozaświątecznego. Ten domowy koncert to mile spędzony czas w gronie rodziny i przyjaciół, w miłej atmosferze i cieple domowego ogniska bez wychodzenia z domu. Koncert, który na zawsze pozostanie w Waszej pamięci. Koncert pełen wspaniałych piosenek świątecznych, oplatany ciekawymi anegdotami i historiami. To jest ten moment, kiedy w gronie rodzinnym, przy dźwiękach ulubionych piosenek świątecznych, z filiżanką herbaty z dodatkami, możemy cofnąć się do czasów dzieciństwa, znaleźć czas, aby uśmiechnąć się do siebie, albo zwyczajnie pojednać się i zakończyć rodzinne spory i dąsy. Można też, jak kto woli, zupełnie bez skrępowania, oddać się przedświątecznemu szaleństwu przy dobrej muzyce. To koncert, podczas którego możecie zaśpiewać razem ze mną prawie wszystkie utwory. Jestem przekonany, a wręcz mam pewność, że kolędy i piosenki świąteczne przearanżowane na styl country, folk, blues, swing, a nawet rock and roll wprowadzą Was we wspaniały nastrój. Proszę, dzwońcie śmiało pod numer telefonu 602-679-382 lub kontaktujcie się ze mną na Facebooku w wiadomości prywatnej. Do usłyszenia w słuchawce telefonicznej i do zobaczenia u Was w domu. Paweł Bączkowski, kłaniam się i zapraszam do współpracy. Życzę Ci wesołych świąt. Bądźmy sobie bliscy wciąż. Oto się narodził Zbawca Pan, by zamieszkać na tej ziemi razem z nami.